Witam was, z tej strony Wojownik aka Pietro i zapraszam na mój pierwszy na razie testowy gameplay z gry Metro Last Light, długo oczekiwanego tytułu przez wielu graczy, w tym również i przeze mnie. Gra została stworzona przez studio 4A Games, czyli ci sami, którzy stworzyli pierwowzór z roku 2010. A krótko tytułem wstępu, gra toczy się w niedalekiej przyszłości w świecie po nuklearnej apokalipsie, a większość cywilizacji została zrównana z Ziemią, a to, co przeżyło na powierzchni, uległo mutacjom, zmieniając zwierzęta w monstra. Ocalała jedynie garstka ludzi, która w momencie opadu bomb znajdowała się w moskiewskim metrze. A zatem zapraszam, kochani, na pierwszy odcinek Zagrajmy w Metro Last Light. Zabiorę was na postapokaliptyczną przygodę do najgłębszych tuneli moskiewskiego metra. Zapraszam serdecznie. Pojawili się pozdrze. Oczywiście język rosyjski. Czarny. Огромные, на голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров. Жуткие, как вывернутые наизнанку люди. Чудовища, рожденные, чтобы нас погубить. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками разрывают вооруженных людей. Чё за... Ой, зачинайся. Правда. O! Prawda? Straszniej. Jest bardziej pożerająca. Ciekawe. Ciśnij dowolny klawisz. Czy będzie jakiś wstęp? Nie. A zatem... Ruszamy! Do boju! Ja вот тут недалеко раньше жил. Ну, до войны еще, на Петровке. Один из всей семьи спасся. На работу ехал. Звонить пробовал, но куда там? Ups, coś się zbliża. Ja sobie tylko... Chwila, ja sobie tylko przyciszę delikatnie słuchaweczki. Dobra, idziemy. No i... Mam kontrolę nad bohaterem. No, oczywiście w rękach dzierży mojego wiernego, kochanego kałasza. Co tu się dzieje? Wow! Co jest grane? Zaraz, ale to... Ale ja nie mogę zabijać tych... To są... Aj! A może jednak muszę? To są moi ludzie! Kurde! Rozumiem, że potworki opanowały ich ciała i albo... Albo... Ja zabiję jego, albo on mnie. I nożyk w główkę. Przykro mi, przyjacielu. Spoczywaj w pokoju. Nie wiem, jakie jest po rosyjsku rest in peace. W każdym razie... Niezbyt miło zaczyna się gra. Trzeba przyznać. A tego stworka chyba pamiętam... Pamiętam ja chyba z poprzedniej części. Grałem poprzednią część, grałem, ale nie udało mi się jej przejść do końca. A to był tylko sen. I znowu budzimy się, podobnie jak w poprzedniej części w chacie. Tylko dlaczego nie słyszę jego głosu? Aha. Артём, нам просто необходимо поговорить с Чёрным. Я понимаю, что ты теперь в Ордене и подчиняешься Мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя. Powiem szczerze, przyznam się, że nie wiem, czy to jest kontynuacja pierwowzoru, czy to jest kolejna część. Teraz się dowiemy. Niepokoi mnie tylko to, że dźwięk w tej grze jest tak trochę wytłumiony. Poszli, skazecznik. No dobra, wstajemy. No grafika już na pierwszy rzut oka widać, że jest lepsza, ładniejsza niż w części pierwszej, to oczywiste. I co najważniejsze, jest bardziej lepiej zoptymalizowana.
Oczywiście, zapalniczka, stały element ekwipunku się pojawił. Teraz moje pytanie brzmi, dlaczego w dźwięku są tylko dwie opcje i niestety nie mam możliwości włączyć dźwięku 5.1 czy jakiegokolwiek innego? Jeśli chodzi o grafikę, kochani, jeśli kogokolwiek by to interesowało, to tak na takiej na razie gram. Mam wszystko na maksa z wyjątkiem wyłącznego SSA. Zobaczymy, jak to będzie działać. Na razie 140 FPS-ów, więc... Ale to jest pomieszczenie, więc nie... O, zostało zapisane, świetnie. Co to jest? Aha, włączenie światła. No dobra, chwila, parę minut na rozejrzeniu się po okolicy. Co to mogę? A, mogę włączyć magnetofon. Do szafki podejść nie mogę, tutaj nic nie ma. Gitara? Oczywiście, gitara jest, można sobie zagrać. Mogę zagrać sobie na nerwach. Dobra, idziemy dalej. Ciekaw jestem, jak będzie w tej części z optymalizacją, gdyż jak zapewne część z was wie, optymalizacja w części pierwszej z roku 2010 leżała i kwiczała, gra zażynała nawet najlepsze komputery, jakie w tamtym roku powstały. No ale tymczasem. Czy mam? Mam notatnik, gdzie jest mam napisane, co mam zrobić. Dzień, idź za Hanem na spotkanie z młynarzem. No dobrze, to w takim razie nie mam broni oczywiście. Nie no, całkiem miło to wygląda. Postanowiłem nagrywać z kamerką, chociaż zastanawiałem się długo, czy faktycznie nagrywać z kamerą, ale stwierdziłem, że tak uczynię, chociażby przez to, żebyście wy mieli ze mną lepszy kontakt. Tutaj się widzę, biją. Siłownia ogólnie. Tak. No dobrze. Tu sobie koledzy grają w szachy. Ten tu sobie leży. Okej, idziemy dalej. O! Czyżby armor? Czyżby uzbrojenie? Dźwięk jest taki sam jak w Dead Island, czyli boku słyszę, a nie słyszę z przodu. Dobra. Może damy radę jakoś. A, to samo co po części pierwszej. Maska gazowa, to raz. Minęło 20 lat, ale promieniowanie jest wciąż tak silne, że w niektórych miejscach woda się gotuje. Tu w metrze, bla bla bla. Filtry. No dobrze. Bierzemy filtry. Aha. I co jeszcze? A, apteczka. Dobra. A mógłbyś mi dać coś z oręża? Nie wiem, nóż, karabin, pistolet? O, tak. O to właśnie mi chodziło. Dziękuję. Oczywiście, wiadomo, tak jak w poprzedniej części, walutą pozwalającą na handel różnymi towarami jest tutaj złota amunicja, przepraszam, wojskowa, która zarówno służy jako waluta, jak i środek do eksterminacji przeciwników, szybszy. No ale ja się postaram nie korzystać zbyt często z amunicji wojskowej, bo po co, skoro jest walutą. Dobra, ja tutaj bym chciał coś jeszcze, nie mogę. Aha, tab. Aha, coś w stylu też części pierwszej. Teraz, jak ja to mam wybierać? Myszką. Aha, w ten sposób. Myszka do góry, to wybieram po prostu różne bronie. Na razie nic nie mam. A zaraz, a co tutaj daje jeszcze? A, broń. Co my tu mamy? A. Czyli tak, albo tom, zawór, karabin wyboru tukowany w metrze przez utalentowanych rocznikarzy. Należy tu oczywiście wspomnieć również, że wszystkie bronie, jakie tu są dostępne w grze, to bronie, które zostały wyprodukowane przez ludzi właśnie w metrze. Własnej roboty. Co nie widać po tym kałachu, ale potem już będzie widać. Właśnie. Sobaka. Ten chałupniczo produkowany pistolet maszynowy jest szybko strzelny, ale może też... Ale szybko się przegrzewa i zacina. Strzelba i rewolwer. Myślę, że rewolwer na początku byłby dobry, jak i również... ukryjmy, wybierz. Dostosuj, mogę dostosować albo zamienić? A co mogę dostosować? Aha! Optyka. O rany! Niezły! Mogę założyć sobie kolimator.
Świetna sprawa. No dobra. Lufa. Niweluje rozbitumy dźwięk. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie będę musiał za to płacić. Dobra. Teraz tak. Na drugi poproszę rewolwer. Obowiązkowo. Dostosuj. Celownik. Nie. To nie potrzebuję tego. Ale to. Lufa. Tłumik. Tak, bezapelacyjnie tłumik będzie naszym lepszym wyborem niż wydłużona lufa. Będę mnie hałasował. I trzecie miejsce. Może, no tak, można byłoby wziąć kałacha. Ale myślę, że ten nam wystarczy. Zamień, dostosuj. Optyka. Dobra, niech będzie. Więcej nic nie mogę zrobić? Dobra. Porządku, armii, ruszaj na moją strzelnicę. Aha, czyli teraz będzie. Teraz będę próbował swoich umiejętności strzeleckich. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Dobra. Teraz, jak ja mam to teraz wybrać? Aha, w ten sposób. To. Trafić. O kurwa, uciekł mi. Ojojojo, jaką to ma moc! Masakra! O, tłumik. W co ja miałem trafić? Aha, no tak. Jasne. Z tłumikiem, no tak. Ojojojo, i w łepetynę. Pięknie. Ale jaką to ma moc! Czuć po prostu energię w tej giwerze, jest świetna sprawa. Ja chcę jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz! No. I teraz zobaczymy to. O kurwa mać. Ale głośno. Dobra, pieprzyć to. Ja chcę walczyć, ja chcę strzelać, ja chcę zabijać. Dobra, idziemy dalej. Postrzelałem sobie, teraz czas. O, tutaj widzę, produkują broń. Yeah. No to wchodzimy dalej. Nie no, naprawdę poczynili duże postępy, jeśli chodzi o wygląd graficzny, o tekstury. Ja jestem osobiście entuzjastą graficznym, także naprawdę kurno poczynili postępy. Dobra, gdzie mam teraz iść dalej? A oczywiście jak włączymy tylko MC notatnik, to kompas pokazuje nam, gdzie iść. Zielona strzałka, dokładnie. Naciskając lewy przycisk myszy, włączamy sobie zapalniczkę, dzięki czemu w ciemności widzimy dokładnie, co mam do zrobienia. Żeby wyłączyć, naciskamy ponownie lewy przycisk myszy, żeby schować notatnik, prawy przycisk myszy. Wiadomo, nic nowego, prawda? Dobra, idziemy dalej. Nawet nie wiem w sumie, ile nagrywam. A licho, z godziny nagrywam, może dwie. Zobaczymy. teraz gdzie? Przepraszam, ja chcę tam przejść. Halo? Halo? Halo, ja chcę przejść. Aha, mam amunicję wziąć, czy co? Nic nie mogę zabrać, szkoda. No dobra, paszli, jak to się mówi. Grobnice powielicieli drewności klali wszystko, co mogło potrzebować im w zagrobnej żyzni. Оружие, украшения, колесницы, даже жены рабов. Такую гробницу мне этот бункер и напоминает. Спорь, это бункер. Перестань нести ерунду. Trochę mi nie podoba się ten dźwięk, jest taki, może jakiś błąd, nie wiem, zobaczymy. Ale kurde, jakie efekty świetne są na ekranie, masakra. Świetna sprawa. Dobra, jadę dalej. No, chcę tu wejść. Mogę tu wejść? Nie mogę tu wejść. Oczywiście. Pamiętam, że Metro 2033 była dubulliniowa. Jestem ciekawy, czy w tej grze również tak się tak będzie. Ej, co się stało? Mówią, że Lesnicki coś natworzył. A czerwca was zna. Lesnicki był w laboratorium. Zmiana zakończyła. Dwierz skryta. Wszystko rozwalone. A Lesnicki пропал. Вот дерьмо! Так, а внутри там что? Хранилище там. Вроде химическое оружие. Хотя черт его знает. Капец. Сейчас мне полковник Залесницкого
не раскаленную арматурину загонит глубоко в душу. А я как назло без вазелина. Co tak długo? Halo? Aha. Ładne, poszli. Mogę przejść? Wow. Nice! Użyć kompasu. No wiem, gdzie iść. Nice. I te efekty. I spadek FPS-ów do 60? Dobra, dam radę. Najwyżej potem sobie grafikę obniżę, jak będzie za mało FPS-ów. Za mało, czyli tutaj u mnie 45 poniżej, po 45. To jest u mnie za mało. A ja wyczuwam różnicę, jeśli mam mniej niż 45 FPS-ów. Mam tu wejść? Co teraz? Artyom, ja czuję. Ja prosto uwierzę, że уничтожение czarnych худшая ошибка в истории человечества. Что если они вовсе не хотели нам вредить? Что если мы с ними были просто несовместимы? Все, кроме тебя, Артём. Да, на твоей родной станции погибли люди. Хантер, лучший боец Ордена, тоже. А ведь именно он говорил, если мы не будем сражаться за жизнь, нас съедят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. Zebranie soldatów. Tak. Artyom, Han, u was jest informacja? Da, polkownik. Тогда, пожалуйста, покороче. W botanicznym sadu ja widział czarnego. To jest jedna twarz żywa? K szczęściu, da. K szczęściu? Han, co za bred? Czarny худший из всех угроз, z jakimi сталкивался Орден. Полковник, czarny один, on nam nie угроза. У Артема дар. Я думаю, он найдет с черным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артем, хорошо. Поднимайся с Ханом и найди черного. С вами идет наш лучший снайпер. Анна! Есть! О, Лахон! Наверняка уничтожен. Будем с Лахоном, есть заявище. Да как вы... взять его? Трикончик, одна ласка. Вы совершаете ту же ошибку? Нет. Я не бардзо. Вывести его. Не мы венцей ласек, холера ясна. Артём, это твой последний шанс искупить вину, избавиться от кошмаров. Тя, дженки. Плюнь на эти бредни, Артём. Похоже, чёрный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война, и ты мне будешь нужен здесь. Вперед. Что застыл, кролик? Давай за мной. Шинентко? Дозывала ещё курва тизя. Скажу прямо. Шинента się odezwała, cholera jasna. Dupy ci wsadzę tę kurna zapalniczkę. A ci gem mu wyjdzie. Zobaczysz, cholera jasna. No, sami w windzie. Sami w windzie, no no, co teraz, co teraz? Mir z czarnymi. Ja w jednym żaleję, że nie była wtedy na telebaśni. Nie nawodziła rakiety i nie widziała... Żeby facet nie mógł z gołą babą w windzie. Puścicie k nam metro. Czy może nie goła, bo ubrana, dobra, ale dobra, niech nikt będzie. Co teraz? zapalić ci? Zapalić ci? Tam to nie działa. O, przeszło przeze mnie. Miło. Dobra. No to tak, rozsiąść się wygodnie. Na kaponie, proszę. Mam miesięczny. Ja sobie może usiądę. Nie mogę usiąść? A szkoda. No dobra. Wcytywanie. Stoję na wierzchni telebaszni. Ja widział, jak rakiety padali na botaniczny sad, obracając wszystkich żywych istw w piepiel, plawia metal i stekło. Nikt i ничто nie mogło wyżyć w tym adu. No Han... Нашел там черного. Теперь мой долг и моя миссия — найти и уничтожить его. Завершить начатое. Czyli mówiąc krótko, chyba będziemy wychodzić na powierzchnię. No to działamy. Napisanie się odbyło, możemy działać. Już Givera w łapie, a ja sobie wezmę to. Albo to.
Раньше но целиком ладно. Делом, а сейчас монорельс кажется фантастикой. Наши дети уже не будут знать, как им пользоваться. А внуки вообще будут думать, что это все боги создали. Другий этот туннель. Это станция секретного ветру 2. Туннели мы толком не изучили, нет времени и людей. И вы тут не за этим. Czyli w poprzedniej części towarzyszył nam Han, a teraz będzie nam towarzyszyć Lahon. Tak jak w Bioshocku zresztą. A jeśli chodzi o Bioshocka, to ostatni odcinek z Bioshocka się też pojawił u mnie na dniach. Przez to, że zły dekoder wybrałem do kodowania w czasie nagrywania, niestety miałem pewne problemy techniczne i nie mogłem wrócić w planowym czasie. Wow. Nice. Nie wiem co powiedzieć, po prostu się zamknę i obserwujcie, co tu się będzie działo. Na razie jesteśmy sami. Lahon wyposażony jest w naprawdę konkretną giwerę. Zgaduję, że jest to coś w stylu Barreta. Ten sam motyw jak w pierwszej części. Artem, podejdź do drzwi, ja cię będę osłaniać. Pierdziel się, sucz. Ja się tu zobaczę jeszcze, chociaż w sumie tutaj nie ma za bardzo nic do zobaczenia. Dobra, idziemy dalej. A zatem. Pewnie się zatnie? Nie? O! Wow! Sporo trupa. Czy mogę coś stąd wziąć? Ktokolwiek ma? Szkoda, że nie. Dobra, ja sobie pójdę na kucka. Butelka, czy może? Butelka mogę... A oczywiście nie mam nóg! Kurwa, znowu nie mam nóg! Mój bohater znowu nie ma nóg. Saje fajnie. Czy mogę... O! Przynajmniej da się butelkę rozpiździć. Dobra, idź dalej, Lahon. Pajęczyny, ta pajęczyny, nienawidzę pajęczyn. Czy na ten... No, oczywiście ciała są nieruszalne, nie da się na nich wejść. Po planu wpierdzi wchod w kolektor. Kolejne coś, co zostało po człowieku. O, amunicja! Świetnie! Oj, ten tu chyba... Oj, on sobie strzelił w łepetynkę. Niczego nie zapaćkajesz się. Co ty nie powiesz? Dobra, otwieraj te wrota raju.